Opuszczamy miasto Obrzasku. I dobrze, bo panoszy się w nim straszliwa choroba. Zmarli i umierający zaściełają ścieżki i tamują potoki. Wielu mówi, że to kara bogów. Dziennik Adelantado Pereza. listopada 1603. Towarzyszyłem Andresowi Lopezowi z grupą 12 żołnierzy i 2 molosami w wędrówce przez dżunglę. Wskazówki dostarczone trójcy przez jezuitów były doskonałe. Toteż odnaleźliśmy ukryte miasto bez większych trudności. Mieszkańcy miasta przyjęli nas nieufnie, ale zasypaliśmy ich podarkami i niechętnie wpuścili nas do miasta, nieświadomi naszych prawdziwych zamiarów. Lopez zaczął poszukiwania artefaktu, podczas gdy my odwracaliśmy uwagę zwierzchników miasta. Musi być świątynia, którą widziałam z brzegu. Hun Bats i Hun Chugwen byli bliźniakami, starszymi braćmi przyrodnimi bardziej sławionych przez Majów bohaterskich bliźniaków. Zazdrośni o braci, małpi bliźniacy zawsze oszukiwali przy grze w piłkę i psuli mecze swoimi agresywnymi zagraniami. W odwecie bohaterscy bliźniacy zwabili ich na drzewo, które nigdy nie przestaje rosnąć, przez co Hun Bats i Hun Chugwen nie mogli zejść na ziemię. Bohaterscy bliźniacy przekonali braci, że mogą opuścić się na ziemię przy użyciu przepasek, ale okazało się, że była to kolejna sztuczka i przepaski zamieniły się w ogony, a starsi bliźniacy w małpy.
Obróć lustro 1 w lewo. Idź za promieniem światła do lustra 2. Skieruj lustro 2 ukośnie na drugą stronę komnaty. Wróć do lustra 1. To jakieś instrukcje, ale nie mogę odczytać reszty. Musiałam przybyć tu w odpowiednim momencie. Członkowie sekty dopiero tu byli. Tylko godni mogą wzywać Kinich-Ała. Użyjcie jego światła, aby przegnać mrok ze swoich serc i z samego miasta. Niesamowite. Tutaj musieli odprawiać rytuały ku czci słońca. Cztery lustra, każde z innym oznaczeniem. Są ponumerowane. To jest lustro numer 1. Muszę przejść przez centralny pawilon, by dostać się do ołtarza. Cztery lustra, każde z innym oznaczeniem. Są ponumerowane. To jest lustro numer 1. Muszę przejść przez centralny pawilon, by dostać się do ołtarza. Długo nie pociągnę, jeśli wyląduję w tej wodzie. To jest lustro numer 2. Muszę stworzyć ścieżkę do lustra 3.
Muszę stworzyć ścieżkę do trzeciego lustra. Boskim kanu, które przewozi dusze Majów przez krainę zmarłych do nieba, steruje dwóch bogów. Kolec płaszczki siedzi na rufie łodzi i zajmuje się obowiązkami w ciągu dnia, a jaguar siedzi na dziobie i do niego należy nocna zmiana. Obaj bogowie symbolizują nie tylko światło i mrok, dzień i noc, ale też współzależność wszystkich równych i przeciwnie skierowanych sił. Muszę stworzyć ścieżkę do trzeciego lustra. Muszę stworzyć ścieżkę do trzeciego lustra. Tędy nie przejdę. Muszę zawrócić. Muszę stworzyć ścieżkę do trzeciego lustra. Cztery lustra, każde z innym oznaczeniem, są ponumerowane. Muszę stworzyć ścieżkę do trzeciego lustra. Lustro numer 3.
Muszę stworzyć ścieżkę do drugiego lustra. To jest lustro numer 2. Muszę stworzyć ścieżkę do pierwszego lustra. Muszę stworzyć ścieżkę do pierwszego lustra. Tędy nie przejdę. Muszę zawrócić. Jedno lustro do przesunięcia. Chuck był dla Majów bardzo ważnym bogiem. Przekazywał im tajniki rolnictwa i nadzorował uprawy i żniwa. Ogólnie był związany ze wszystkimi postaciami płodności i żyzności.
Miał w swej mocy także wiatr, błyskawice i deszcz, który powstawał z jego łez. W jego gestii była opieka nad źródłami, studniami, potokami, cenotes i innymi źródłami wody. Jak rzeczy, którymi się zajmował, był uważany za łaskawego i opiekuńczego, ale nieprzewidywalnego. Fizycznie Chuck był przedstawiany jako gad ze splątanymi włosami, a jego kolory to biały, czerwony, żółty i czarny, odpowiadające północy, wschodowi, południowi i zachodowi. Jedno lustro do przesunięcia. Droga do ołtarza jest wolna. A teraz muszę się stąd wydostać. W pobliżu czwartego lustra jest korytarz.
Majańska bogini Ixchel, podobnie jak boginie księżyca w wielu innych kulturach, była też matczyną boginią związaną z ciążą i porodem. Zjawiska naturalne, które miała w swej mocy, to wodospady, ulewy i tęcze. Była też boginią wszelkiego rzemiosła, w tym malowania akwarelą i tkactwa, które wynalazła. Ale nie była wyłącznie opiekuńczą boginią. Jej włosy składały się z żywych węży, nosiła spódnicę z kości, a jej porywczość była legendarna. Ostrza z obsydianu się nie tępią. Muszę jakoś otworzyć bramę. Brama jest otwarta, teraz muszę tam dotrzeć. Przyjdźcie, którzy uważacie się za dzielnych i mężnych. Przekonajcie się, czy przetrwacie czekające w środku próby. Komu się uda, zasłuży na godność wojownika. Musi być jakiś sposób na otwarcie tej bramy. U szczytu schodów jest dźwignia. Musi być jakiś sposób na otwarcie tej bramy.
To chyba wyjście. Musi być jakiś sposób na otwarcie tej bramy. Muszę znaleźć sposób na wspięcie się po totemie, lub jakoś go... Musi być jakiś sposób na otwarcie tej bramy. 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 Ramiona muszą się w jakiś sposób unieść. Nic w ten sposób nie osiągnęłam. Musi być jakiś sposób na otwarcie tej bramy. Coś musi to blokować. Musi być jakiś sposób na zatrzymanie maszyny. Musi być jakiś sposób na zatrzymanie maszyny. Ramiona totemu się schowały. Musi być sposób na opuszczenie totemu. Musi być sposób na opuszczenie totemu. Szlak, za długo to zajęło. Musi być sposób na opuszczenie totemu. Musi być sposób na opuszczenie totemu. Musi być sposób na opuszczenie totemu.
Musi być sposób na opuszczenie totemu. Szlak, za długo to zajęło. Teraz druga strona. Mogę się potem wspiąć. Come on.